Czas na pomeczowe wypowiedzi. Zaczynamy tradycyjnie od różnych gości. Pan to jest Koszalin, trener Teo Cimic oraz zawodnik Paweł Leonczyk. Bardzo proszę, panie trenerze, o podsumowanie dzisiejszego zawodu. Few words. First of all, good evening to everybody. Sorry about this delay because we had some meeting in a short one in the locker room, so we were not able to get out that quick. So I hope you understand that this, and I apologize for that. Przepraszam za spóźnienie, było to spowodowane tym, że w szatni mieliśmy pewną rozmowę dotyczącą meczu. Congratulations, Kotwica, on winning the game. Gratulacje dla Kotwicy z powodu zwycięstwa. I can say for us that we tried and we really played hard. Z pewnością próbowaliśmy, graliśmy twardo. But like you say, going on the road trying to win the game on that situation that we were. Ciężko było wygrać mecz na wyjeździe w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. For the reason that we had finally this week we practiced three times all together as a whole team and you see that we have problems. Okay, offensive wise we have problems. The team who used to score 90 per game. Zespołu, który zdobywa 90 punktów na mecz, ten mecz nie wyszedł. Było to spowodowane tym, że tylko 3 razy w tygodniu zespół mógł trenować w pełnym zestawieniu. So we had the problems, but then again, whatever we tried to do, this was just amazing. You take a look at these statistics on your own, because whatever you try to do, you can, as a home team, have 50 free throws. It's very hard to play. No matter, I have to give guys credit, but 50 free throws to go and to win a game on the road like that, it's very, very, very hard. Bardzo ciężko jest wygrać mecz, kiedy drużyna domowa rzuca tyle rzutów wolnych, mimo prób. Właśnie te rzuty wolne były jednym z kluczowych elementów do porażki AZS-u. One of them, not the most important, like I said, I congratulate Kotwica on the game. One of the reasons, and one of the reasons that because we are also under a lot of stress, we also miss a lot of layups. This is our problem, right? A lot of layups, a lot of mistakes that we had individually. So this is one of the things that really killed us. In one period of the game, they really killed us. Oczywiście rzuty wolne nie były decydujące. Zespół miał inne problemy, nie trafiał z łatwych pozycji. Mimo takiego dużego potencjału w ataku zdarzały się błędy indywidualne. Gratulacje dla Kotwicy i podkreślenie, że na porażkę składa się wiele czynników. If you have any questions, I'm open. Jeśli są jakieś pytania, trener prosi o ich zadanie. Jeśli nie ma, bardzo dziękuję panie trenerze za wypowiedź i głos przekazuję zawodnikowi panu Leonczy. Dobry wieczór. Gratulacje dla Kotwicy. Zagrali naprawdę dobry mecz. Z kolei my, kolejna porażka, kolejny mecz, który no, zupełnie nam nie wyszedł. Przede wszystkim myślę, że w obronie, bo przyjeżdżając w ogóle na jakikolwiek, jadąc na jakikolwiek wyjazd, tracąc 88 punktów, to jest no, bardzo ciężko, żeby wygrać mecz. Myślę, że 76 punktów zdobyte przez nas powinno wystarczyć, żeby ten mecz, powiedzmy, toczył się gdzieś tam do końca, był wyrównany, a no niestety nasza obrona na to dzisiaj nie pozwoliła i słaby mecz kolejny, musimy na znowu zacząć tydzień od jakiejś takiej podniesienia się psychicznie, mentalnie i starać się poprawić naszą grę. Z drugiej strony, no, bagatelizując wszystko, nie widziałem jeszcze, chyba nie uczestniczyłem w meczu, żeby drużyna moja czy przeciwna rzucała 50 rzutów wolnych. Także to jest coś ciekawego, tak, to jest jakiś taki światowy rekord. Bardzo dziękuję. Chciałem panu drużyny gości. To znaczy, że macie jakieś zastrzeżenia do sędziowania, na przykład tego? Nie, to nie o to chodzi, tylko to taka jakby ciekawostka, tak, że 49 rzutów wolnych, no to jest naprawdę liczba. To jest 50 punktów. 50 punktów to jest no, naprawdę no, strasznie dużo, tak? To jest zespół zdobywa, nie wiem, w dwie kwarty jak rzuci 50 punktów, to jest naprawdę bardzo dobry wynik. To tak wychodzi na to, że jakby drużyna Kotwicy dwie kwarty miała stać na linii rzutów wolnych i rzucać tylko osobiste. Po prostu to jest. I have to say one more time. That's not the reason. That's one of the things that didn't help. Oczywiście, one of the reason that nie mówię, że to jest przyczyna tego, że przegrać. Mówię to powiedzmy jako ciekawostkę. The second one was psychological thing that we were under a lot of pressure and not practicing together for almost a month. Finally, we get together after 3 days, three last practices we played together. So we had the big problems, and those the other things, you know. We're working. We hope we're going to get together, spend more time, and to recover like we were in the beginning. That's all. Zespół ma problemy.
nie udało mu się trenować w tym miesiącu wiele razy w całości, tylko były takie trzy treningi, kiedy wszyscy byli zdolni do gry. I trener podkreśla, że rzuty wolne nie są jedynym powodem, na którego zespół przegrał, ponieważ składa się na to dużo więcej czynników. Czy są jeszcze jakieś pytania do drużyny AZS Koszalin? Jeśli nie ma, serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.